Uwaga, samolocik! Uwielbiam przychodzić do babci. Mama nie daje mi słodyczy. Nie żartuj. Oj, jeszcze? Babciu, trochę mi niedobrze. Psik! Gdzie on znikł? Co się dzieje? Mnie nie pytaj. Jesteście. Pora na wyzwanie kulinarne. Dawaj, synku. Świetnie, dobre dziecko. Jedz tyle, ile chcesz. Dzięki, babciu. Kocham cię. Mam pomysł na kolejne wyzwanie. Zróbcie kanapkę. Najpierw zjem cuksa. A gdzie chleb? Niesamowite. Tak, to na pewno chleb. Mam pomysł. Napiszę wiadomość. To do Jareda. Mama robi mi kanapki. No dobra, włożę kromkę do tostera. Dobrze, że go mam. Do dzieła. To chwilę zajmie. Posłucham muzy. Zaraz, cuksy. Przydadzą mi się. Zrobię kanapkę na słodko. Ułożę groszki na kromce. Zrobię tęczowy wzór. A teraz trochę sera. Zetrę go nad kanapką. Dodam go sporo. Pokryję to kolejną kromką. I ozdobię syropem. Narysuję uśmieszek. Strzykawka to ułatwi. Wesoła kanapeczka. Teraz ją podsmażę. Hop, na podgrzaną patelnię. Chleb się usmaży na złoto, a ser się rozpuści. Chyba gotowe. Wow, istne dzieło sztuki. Czasami sam siebie zaskakuję. Wow, bardzo apetyczne. Moja grzanka. Auć. I co teraz? Zajęłam się słuchaniem hardkorowego thrash metalu. To porażka. Ojej, babciu, poprawisz jeszcze wynik. Czas minął. To niezbyt udana potrawa. Widzę dwa różne style. Kanapka Jareda jest jadalna. Jaka ładna. Pora na serową ucztę. Wow, to cudowne. Aż ślinka cieknie. Tak, przepyszne. Ojej, chcę jeszcze. Jared, jesteś świetnym kucharzem. A teraz kanapka babci. Oj, jakie to miłe. Ja ciebie też, babciu. Zęby, czym na to zasłużyłem? Nie zjem tego, odpada. Wybacz, babciu. Tym razem wygrał Jared. Super, Jaka smaczna herbatka. Halo, ludzie. Pardon. Herbatki? Już panu nalewam. Jest świeżo parzona. Bardzo dobra. Proszę rzucić zaklęcie. Mieliśmy robić wyzwania. Ale chce mi się pić. Jak rozgrzewa. Cudowna. Dzięki, babciu. I co teraz? Makaron. Doskonale. Uwielbiam ramen. Nie przepadam za nim. Wygląda jak robótka ręczna. Jest chrupiący? Wezmę miskę. Włożę makaron i zaleję wodą. Ja to chcę. Przestań, bo na ciebie naskarżę. Co z tego? Naleję wody. Wsiąknie w makaron. Oddaję czajnik. Dzięki, babciu. Mam specjalny składnik. Dodam barwnik spożywczy. Makaron nie będzie nudny. Tyle wystarczy. A teraz wymieszam. Wow, piękna barwa. Jestem genialny. Ramen gotowy. Wyłożę na talerz. Dodam inne kolory. Mua, jaka wesoła potrawa. Chyba muszę się postarać. Nie mam miski. Ale nie szkodzi. Włożę to do czajnika. I zagotuję. Prosty sposób na makaron. Gotowe. Ładnie pachnie. Wyciągnę go. Jaki smakowity. Chyba za rzadko go podaję. Wygląda świetnie. Spisałaś się na medal. Ale to ja wygram. Starałam się. Już za chwilę. Co za piękne potrawy. Uwielbiam makaron. Zjem trochę. Najpierw ten od babci. Dobrze ugotowany. Pycha. Świetnie. Jest przepyszny. A teraz makaron Jareda. Nabiorę wszystkie kolory. Rozpieszczasz mnie. O rety. Istne niebo w gębie. Jared, kolego, wygrałeś. Jestem najlepszy. Oto herbatka i pianka. Dzięki, babciu. Co on robi? Wciąż mi mało. Przyrządźcie mi jajka. Super. Wow, uwielbiam te czary. Mógłby nas nauczyć. Może to zwykła sztuczka. Skup się, Jared.
Spokojnie, dam radę. Halo? Pomóż mi. Wow, jak szybko. Śmieszna świnka. Krum, krum. Bardzo mi się przyda. Rozbiję jajko. Świnko, twoja kolej. Zaschnij żółtko jajka. Jak fajnie. Teraz jest w środku. Teraz wezmę patelnię. Wrzucę tu żółtko. Nie rozpadło się. Świetna robota, świnko. Podkręcę moc. Smaży się. Daj buzi. O, hola. Nie życzę sobie zalotów. Babciu, co przyrządzisz? Patrz i ucz się. Stuknę w jajko łyżeczką. Rozbiję skorupkę. To bardzo łatwe. A teraz wezmę żółtko. Oby nie pękło. Jakie ono śliskie. No dobra, mam już dość. Czemu to takie trudne? Zaraz. Już wiem. Zawsze mam przy sobie czosnek. Nigdy nie wiadomo, gdzie się czai wampir. Co to za zapach? Fuj! Urwę jeden ząbek? To w zupełności wystarczy. Posmaruję nim palce. Muszą być całe w soku. To chyba wystarczy. Nie wyrzucę reszty. Teraz podniosę żółtko. Włożę je do miski. Porządnie je ubiję. Jeszcze trochę. Chyba wystarczy. Wyleję na patelnię. Ma się rozlać. Właśnie tak. Teraz je doprawię. Odrobina soli i pieprzu. To wiele zmienia. A teraz niech się smaży. To nie potrwa długo. Co ty na to, Jared? Fuj. Zaraz. Nie. Nie! Moje jajko przypalone. Zapomniałem o nim. Oby lubił jajka z dodatkiem węgla. No, no. Pilnuję swojego. Poproszę o pyszne jajka. Skończyłam. Jestem rozczarowany. Myślę, że panu zasmakuje. Mogę się poprawić? Zaraz coś zjem. Wow, potrawa babci. Aż chcę się spróbować. Zjem kawałek. Wygląda na udane. I dobrze przyprawione. Rozpływa się w ustach. Co dał mi Jared? To chyba jajko? Ale śmierdzące. Fuj, nie zjem tego. Babcia wygrywa. Juhu, wiedziałem. O tak, mój ulubiony program. Coś ty włączyła. O nie. To zniszczy twoje szare komórki. A może... Zobaczmy. O, to jest ciekawe. Że co? Oglądacie sobie telewizję? To niby ma być rozrywka. Ja się tym zajmę. O tak! Ekstra, co? Co te dzisiejsze dzieci oglądają? Co? To jest super! Mam dość tych bzdur. Słuchamy muzyki klasycznej i koniec. O nie, nie sądzę. Ach tak! Proszę, przestańcie już! Dłużej nie wytrzymam! Dość! Czas na wyzwanie! Ach, o wiele lepiej! Ło! Nie wierzę, że tu utknęliśmy! I to dopiero jest rozrywka! Super! Dacie sobie z tym radę? Całkiem niezłe. Nie, jestem młodszy, więc zaczynam. Dzięki, babciu. Piękna kolba kukurydzy. O, smacznego, wnusiu. Na pewno jest soczysta i smaczna. Te liście tylko mi przeszkadzają. Widzę, że wiesz, co robisz. Pewnie. Odważę się. Kroimy. Jeszcze raz. Idealnie. Najlepsza kukurydza na świecie. A teraz ją podgrzeję. Lubię, jak jest dobrze przyrządzona. O tak, aż się przyrumieniła. Voilà! Teraz ostatni, ale bardzo ważny krok. Uchwyty do kukurydzy. I odrobina słodkiego syropu. Nie za dużo. Po prostu lekko ją skropimy. Tylko spójrzcie na tę pychotę. Poczekaj z tym. Jeszcze muszę przyrządzić swoją. Nie wiem, co mam z tym zrobić. To chyba nawet nie jest jadalne. Chyba, że...
Wykorzystam swój babciny spryt. Wgłębienia będą przypominać ziarenka. Wystarczy stworzyć odpowiedni wzór. Mam już linie poziome. Teraz czas na pionowe. Jeszcze jedna. Trzeba je mocno wepchnąć. A teraz można usunąć patyczki. Tada! Najpierw rozwałkowujemy masę. Potem można ją położyć i dodać żółtą kukurydzę. Ostrożnie umieść zieloną modelinę na górze. I wygładź palcami. Gotowe! Wspaniała, czyż nie? Dobrze nam poszło, prawda? Uwielbiam kukurydzę! I mam ochotę na coś słodkiego! Zdecydowanie mi smakuje! To jak jedzenie deseru na kolację! Ale ta też wygląda nieźle! Chyba nie tak miało być! Fuj! To nie dla mnie! Wygrałeś, Jared! Wiem! Uda się następnym razem, babciu! Cześć, mamo! Ha? Gdzie ona jest? Jestem głodna! Zjadłabym coś! Cóż, wygląda na to, że muszę radzić sobie sama! Czas zrobić nalot na lodówkę! Zobaczmy, co my tu mamy! Świeci pustkami! Ach, jestem niepocieszona! Ha? Kulinarne wyzwanie? Sprawdźmy to! Zgotuję wam mieszankę wybuchową! Piekę ciasto, od kiedy hasałaś w pieluchach! Pokaż, co potrafisz! Wii! Ale jazda! Gotowe na wyzwanie? Najpierw przepyszny deser! Do roboty! Ha, łatwizna! Ja to zwykle kupuję słodkości w sklepie. Chyba mam jakieś składniki w mojej torebuni. O, dżem! Idealnie! Będzie pysznie i słodko. Potrzebna mi blaszka. I ciasto. Zawsze mam to pod ręką. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Zacznę od ciasta. Wyłożę nim blaszkę. Posłużę się moją sekretną sztuczką. Robi wrażenie, nieprawdaż? A teraz wyłóżmy na ciasto dżem. Już mi ślinka cieknie. Trzeba ładnie i równo go rozsmarować. Och, jak pięknie! Na wierzchu trzeba położyć paski ciasta. Najpierw położymy je poziomo, a potem pionowo. Powstała nam krateczka. Ciasto jest już gotowe do pieczenia. Zaraz wracam. Pieczemy, aż ciasto się zarumieni. Będę mieć na nie oko. W jej wykonaniu wydaje się to takie proste. Co mam robić? Chwileczkę. Wiem. Mam tu bułeczkę i śmietankę w sprayu. Nie wszystkie ciasta muszą być takie wyszukane. Najważniejsze, żeby dobrze smakowało, prawda? Wycisnę śmietankę na wierzch, chcę zakryć nią całą bułkę. I dodam posypkę. Dzięki temu będzie bardziej kolorowo. Już wygląda apetycznie. Kogo ja chcę oszukać? To pic na wodę? Ale to się zmieni. Przyda mi się pomoc. Uhu! Ten klub jest ekstra! Kto do mnie dzwoni? Słyszysz mnie? Halo? To nie ma sensu! Co to miało być? Bumiszu! Lepiej, żeby to było coś ważnego! Wybacz, potrzebuję twojej pomocy. Trzeba to nieco ulepszyć. A co to? Masz szczęście! Będziesz mnie za to wielbić! Patrz na to! Co się dzieje? Wow! To niesamowite! Teraz jest idealnie! Dziękuję ci bardzo! Mój placek jest już gotowy! Pachnie wyśmienicie! Co? Czy to jednorożec? Znowu zapomniałam zażyć leki! Witam, starszą panią! Nieładnie się tak gapić! To coś żyje? Nie! Patrz, co narobiłaś! Placek, co za tragedia! Na mnie już czas! Lecę! Moje ciasto to klapa! To wszystko przez tego jednorożca! Może da się je uratować? Tak bardzo się namęczyłam! Nie mogę zaserwować tego Lizzie! Ach, jaka szkoda! Mam wyrzuty sumienia! Chwileczkę! Psst! Weź mój tort! Ha? Co robisz? To bardzo miłe! Dziękuję ci, skarbeczku! Przepiękny ten tort! Ach, uwielbiam szczęśliwe zakończenia! Dla mnie obie wygrałyście tę rundę! Naprawdę? Wow! Udało się, kochanieńka! Dzień dobry, kochana!
Dobry. Na co się pani patrzy? Przyniosłam ci coś do jedzenia, Betty. Co to jest? Ja też powinnam coś tu mieć dla Tiny. Niezręcznie. I co ty na to? O, i to tyle? Ale napięcie! Dość już! Stop! Rozwiążmy to raz na zawsze. Hej, chodź tu. Wiesz, co robić. Czas na wyzwanie. Jestem za. Oto wasze pierwsze zadanie. Popcorn? Dobrze. Bułka z masłem. Świeży nietoperz. Te liście zerwałam rano. Nie można pominąć czekolady. Popatrzcie. I na koniec ziarna kukurydzy. Prawie bym zapomniała. A teraz zaklęcie. Duchy, zróbcie mi ten popcorn. Czuję, że żyję. To piękne. Czary mary, hokus pokus. Wygląda nieźle. A! Stop, muszę go złapać. Dobrze, że mam tu ten karton. O, śmieszne. Udało jej się. Tyle wystarczy? Wygląda pysznie. Brawo. Czekamy. Dasz radę, babciu. Psst, hej. Pomogę ci. Mnie? Jak? Och, rączko, pomóż mi. Zanieś to mojej babci. Liczę na ciebie. Nie zawiedź mnie. Huh? Och! To ta rączka bez reszty ciała? Miła rączka? Czuć nietoperza. Zaraz. Zdradziłaś mnie? Zrobię z ciebie zupę. Wow, nie radzi sobie ze złością. Okej, mam pomysł. Wleję tu trochę oleju. Wysypię ziarenka i cukierki. Zaczekam, aż będą gotowe. Przykryję je, żeby było szybciej. Ziarenka już strzelają. Cukierki puszczają kolor. Wystarczy. Wow, ale kolorowe. Gotowe. Pierwszy raz widzę taki ładny popcorn. Ohyda. Mój wam zasmakuje. Moja babcia była świetna. Pozwól jej wygrać. Okej. Wygrałaś, babciu. Och, wow, dziękuję. Nie znacie się. Chrupiące. Co dalej? Pyszny i słodki cukierek. O, to będzie ciekawe. Moje ulubione. Owocowe zawijańce. Co? One są najlepsze. A czerwony to mój ulubiony smak. Że co? Wyglądają super, prawda? Całkiem zabawnie. Och, no dalej. Uaa! Nie mogę otworzyć. Chyba nigdy tego nie spróbuję. O, babciu, daj to. Coś sobie nie radzę. Ja to zrobię. O, jakie kolorowe. No dobrze, niech będzie. I co teraz? Mam po prostu... O, sprawdzę tutaj. Czemu te cyferki są takie małe? Połączenie też jest kiepskie. No i co? Mam. Halo? Tak? Potrzebuję pomocy. Oczywiście. Owocowe zawijańce. Po prostu mam to zjeść? Wow! Dzięki za pomoc. Nie ma sprawy. Czas zrobić coś ciekawego. To jest bardzo zdrowe. Będzie z tego pyszny veggie wrap. O! Mogłabym zjeść takich 100! Nie, ja chyba oszalałem. Został jeszcze jeden. O tak, aha. Czemu wcześniej na to nie wpadłem? Zawijaniec w zawijańcu. Genialne. Wygląda jak cukiereczek.
Fu, pachnie raczej kiepsko. Lody? Wszyscy je lubią, prawda? Jedna wielka gałka wystarczy. O tak, to jest to. A teraz je zawinę. Zewnętrzne brzegi do środka. O, czyż to nie urocze? Wygląda jak mały pierożek. Aj. Chyba już skończyłem. Babciu? O nie! Wszystko zjadłam! Wygląda pysznie. Jeden talerz jest pusty? Co się stało? Ojejku! Chyba muszę jej wybaczyć. Mam chociaż jeden smakołyk. Wygląda dobrze. Rewelacja! Znów wygrywasz, Jared. Uhu! Wiedziałem, że to będzie hit. Okej, gotowe. Teraz macie zrobić mi pizzę. Ho, nie jestem przekonana. To może nie być takie łatwe. Potrzebne mi składniki. Mam w koszyczku wszystko, czego mi trzeba. Ach, ciasto to podstawa. Trzeba je rozwałkować. Na szczęście mam wałek. To będzie idealny rozmiar. To ciężka charówka. Oczy same mi się zamykają. No dobrze, i co teraz? Aha, sos! W pizzy nie może zabraknąć pomidorowej nuty smakowej. Ja użyję w tym celu keczupu. Tak będzie szybciej. Po prostu wycisnę go na ciasto. O, trzeba było darować sobie tę wczorajszą imprezę. Zasypiam na siedząco. No dalej, muszę dokończyć moje dzieło. Później odeśpię. Czas na dodatki. A gdzie ser? Aha! Dodajmy jeszcze to. A może utnę sobie drzemkę? A to ciekawy dobór składników. Wiesz, co robisz, prawda? Cii, kochana, muszę się skupić. Na chwilkę zamknę oczy. A? Hej, pobudka! Uhu! Wstajemy! Otwieraj oczy! Śpi jak kamień. No dobra, niech sobie odeśpi. Ja muszę zrobić pizzę. To będzie trudne. Albo mogę sobie to ułatwić. Nigdzie nie było napisane, że nie można wykorzystać gotowca. Dodam kilka składników i wrzucę do piekarnika. Ha, ha, to był świetny pomysł. O, musiałam na chwilkę odpłynąć. O, wyzwanie. Dlaczego wszystko jest takie zamazane? Gdzie moje okulary? Tylko mi nie mówcie, że znowu je zgubiłam. Muszą gdzieś tu być. Moja pizza jest gotowa i wygląda smakowicie. Lizzy zwariuje. Wszystko gra? Nic nie widzę. Co ty robisz? Poczekaj, pomogę ci. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Tak lepiej. Moja pizza! Próbowałam cię ostrzec. Lizzy, moja pizza jest gotowa. Och, moja jeszcze nie była w piekarniku. Glut. Co? O, czas na ocenę. Ha, oj babciu, chyba coś ci nie wyszło. Sama możesz ją zjeść. Wybacz, kochanie, przysnęło mi się. A twoja pizza, mamo? No to jest danie. Wygrywasz. Jej, wiedziałam. Okidoki, teraz będzie wybuchowo. Powodzenia. Popcorn, tak? O, mój jest już gotowy. A mój jeszcze nie. Ale te ziarenka wyglądają ładnie. No cóż. To moja ulubiona przekąska. Chwila. Wygląda smacznie. Ale może być jeszcze lepszy. O tak, czas na podróż do Doliny Smaków. Sól jest tu konieczna. Ale nie za dużo. Idealnie. No może jeszcze troszkę? I już. Jared, ile tej soli? Ale pycha! Nie! Okej. Nie będę żałował. Okej. To moje kulinarne arcydzieło. Och, już wiem. Nikt nie gotuje tak jak babcia. Zobaczycie, będzie słodko. Muszę się tylko przygotować. Podgrzewamy patelnię.
Dodam kapkę mojego sekretnego składnika. Okej, a teraz najważniejsza część. Dobrej zabawy, ziarenka. Prawie zapomniałam. Muszę jeszcze wlać trochę wody. Idealnie. Teraz niech dzieje się magia. Posłuchajcie, jak skwierczy. O, co za cudowny dźwięk. Wygląda, jakby ziarenka miały tam imprezę. A czekolada już się roztopiła. Spójrzcie na to. Niebo w gębie. To mi się podoba. Tylko popatrzcie. O, tak. Zobaczymy, co jej bardziej zasmakuje. Wygram. Ale emocje? Co to ma być? Okej. Ble! Sama sól! Dobra, to jest bardziej obiecujące. Brawo, babciu! Ojejciu, naprawdę wygrałam! Co dalej? To jest spoko! Ciii. A może to? Irytujesz mnie. O to! Kolejne wyzwanie. Chleb. To potrafię! Jak się tego używa? Co ona robi? Dzwoni. Halo? Z kim ona gada? Świetnie! Jakiś problem? Muszę zaczekać. O, szybko! No tak, proszę bardzo. Reszty nie trzeba. Co za uprzejmy młodzieniec. Co my tu mamy? Oszukuję. Niech jej będzie. Halo? Słyszysz mnie? Zamawiam dostawę. Wow, szybko poszło. Dziękuję. Dzięki, stary. Wciąż tutaj? Żółwik? Tak. Ustawmy się kiedyś. Nie poddajesz się. Masz. Powinno wystarczyć. Rozbój w biały dzień. Zero krępacji. To był dobry dzień. Sprawdzę, ile mi dała. Ha? Węgiel? Taka jest sprytna? Hej, proszę pani. Hej. Chcesz coś zobaczyć? Zawsze działa. Ale? Ale to kradzież? Nieźle, co? O-o, wrócił? Cześć, synku. Czekaj, porozmawiajmy. To nie koniec. Jeszcze cię dopadnę. Mnie w to nie mieszaj. Lepiej zabiorę się do pracy. Włożę piankę między dwie kromki chleba. Teraz użyję tej szklanki, żeby wyciąć okrąg. O tak, zanurzę krążki z chleba w gorącym oleju. Poczekam, aż zrobią się złociste, chrupiące i ciągnące. Wyszło całkiem dobrze. Ale nudy. A ja co mam zrobić? Może zużyję te resztki? Mam pomysł. Zroluję skrawki chleba. Muszę ciasno je zwinąć. Wbiję wykołaczkę, żeby się nie rozwinęły. Zanurzę to w maśle. Dokładnie z każdej strony. I obtoczę w cukrze. Gotowe? Pyszna, słodka przekąska. Prawie tak słodka jak ja. Co ty na to, Betty? Nie robi to na mnie wrażenia? Moja babcia powinna wygrać. Och, ale miło. Co za pech. Brawo, czy coś. A teraz czas na coś zdrowego. Oto jabłuszko. Brzmi nieźle. Panie mają pierwszeństwo. To urocze. Okej, zobaczmy. O tak, prawdziwe jabłuszka. Ale trochę nudne, prawda? Co mam z nimi zrobić? Otworzę swoje. Ło! Nie widzę tu żadnych jabłek. Czy to jest miękkie? Dziwne. I co teraz? Chwila, mam pomysł. Zamienimy się? Jestem za. O tak! Dostanę jabłuszka! Ale będzie fajnie. Mam pomysł. Najpierw rozwałkuję ciasto. O tak.
Widać postęp. Teraz dzielimy. Jeszcze kilka. Zaraz zrobi się ciekawie. Muszę stworzyć idealne kule. Widzicie? Wszystkie są ukształtowane. Każda oczywiście musi mieć dziurkę. I co dalej? Oczywiście piękny kolor. Smakuje jak jabłko. Teraz wyglądają zupełnie jak jabłka. Czyż nie są piękne? Zaraz wracam. Muszę je tylko trochę podpiec. Zobaczcie, jak rosną. Chyba już gotowe. Wyglądają bardziej realistycznie niż twoje. Tylko popatrz. Ostrożnie, są gorące. Muszą się ładnie prezentować. Brawo! Wszystkie się zmieściły. Naprawdę pięknie. Chyba kończy nam się czas. Hop, zobaczmy, co jej się spodoba. Jee! Ktoś to już jadł? Hej! Fuj! Nie, dzięki. Z kolei te jabłuszka. Ach, są z pysznego ciasta. Wspaniałości! Wygrałaś, babciu! O! Nie płacz, mały. Okej, gotowe. Teraz macie zrobić mi pizzę. O, nie jestem przekonana. To może nie być takie łatwe. Potrzebne mi składniki. Mam w koszyczku wszystko, czego mi trzeba. Ach, ciasto to podstawa. Trzeba je rozwałkować. Na szczęście mam wałek. To będzie idealny rozmiar. To ciężka charówka. Oczy same mi się zamykają. No dobrze, i co teraz? Aha, sos! W pizzy nie może zabraknąć pomidorowej nuty smakowej. Ja użyję w tym celu keczupu. Tak będzie szybciej. Po prostu wycisnę go na ciasto. Trzeba było darować sobie tę wczorajszą imprezę. Zasypiam na siedząco. No dalej, muszę dokończyć moje dzieło. Później odeśpię. Czas na dodatki. A gdzie ser? Aha! Dodajmy jeszcze to. A może utnę sobie drzemkę? A to ciekawy dobór składników. Wiesz, co robisz, prawda? Cii, kochana, muszę się skupić. Na chwilkę zamknę oczy. Hej, pobudka! Uhu! Wstajemy! Otwieraj oczy! Śpi jak kamień. No dobra, niech sobie odeśpi. Ja muszę zrobić pizzę. To będzie trudne. Albo mogę sobie to ułatwić. Nigdzie nie było napisane, że nie można wykorzystać gotowca. Dodam kilka składników i wrzucę do piekarnika. Haha, to był świetny pomysł. Musiałam na chwilkę odpłynąć. Wyzwanie. Dlaczego? Wszystko jest takie zamazane. Gdzie moje okulary? Tylko mi nie mówcie, że znowu je zgubiłam. Muszą gdzieś tu być. Moja pizza jest gotowa i wygląda smakowicie. Lizzy zwariuje. Wszystko gra? Nic nie widzę. Co ty robisz? Poczekaj, pomogę ci. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Tak lepiej. Moja pizza! Próbowałam cię ostrzec. Lizzy, moja pizza jest gotowa. Och, moja jeszcze nie była w piekarniku. Glut. Co? O, czas na ocenę. Oj, babciu, chyba coś ci nie wyszło. Sama możesz ją zjeść. Wybacz, kochanie, przysnęło mi się. A twoja pizza, mamo? No to jest danie. Wygrywasz. Jej, wiedziałam. Ciekawe, co nas teraz czeka. Nie mam pomysłu. O, jabłko. Zróbcie coś z tym. I to rozumiem. Przygotuję się. O, ładnie mi. Uwielbiam prace ogrodowe. Mam do tego smykałkę. Odpręża mnie to. Zasadzę tego malucha. Wskakuj. Muszę go wcisnąć. Chce ci się pić? Mam dla ciebie pyszną wodę. Do dna. Wystarczy. Niech rośnie. Trochę to zajmuje. Nic się nie dzieje.
wciąż nic? O, nie śpię. Co za tragedia. No dalej. Chciałabyś takie? Imponujące, co? Wyhodowałaś to? Wow! Próbowałam zwabić tym pewną księżniczkę. Oddawaj te jabłka! Au! Jesteś zabawna? Tego mi było trzeba. Jeszcze jedno. Postawię jabłko na tej podstawce i niech maszynka robi swoje. Obierze je za mnie, a ja sobie odpocznę. Gotowe? Ale to nie koniec. Usunę ogryzek. Użyję do tego łyżki. Jeszcze trochę. Teraz wrzucę tu cukierki i na razie odłożę na bok. Mam tu arkusz ciasta. Potnę je w paski. O tak. Owinę nimi jabłko. Zakryję je całe. Właśnie tak. Teraz wrzucę je do piekarnika. Poczekam, aż ciasto zrobi się złociste. Wygląda dobrze. Ślinka mi cieknie. Pobij to. Gdzie się tego nauczyła? Muszę pomyśleć. Nie wiem, co zrobić. Kogo ja oszukuję? Muszę zrobić coś lepszego niż ona. Auć! Zaraz. Chyba coś mam. Pewnie wstrząśnienie mózgu. Ale nie tylko. Pączek? Ja chyba już wiem, co zrobię. Najpierw potnę jabłko na kawałki. Usunę ogryzek. Piękny pierścionek z jabłka. Nabiję go na wykałaczkę i zanurzę w maśle. Pięknie! Teraz smażenie. Patrzcie na te bąbelki. Muszę je porządnie podsmażyć. Nie może być rozmokłe. Zanurzę je w płynnej czekoladzie. Chciałabym to zjeść. Każdy lubi czekoladę. Na koniec posypka. Prawie zdrowe pączki, ale smakują świetnie. Pięknie pachną. Niedobrze mi. Brawo, babciu. Brawo, wygrałaś. Ha, słyszałaś? Wygrałam! Uhu! Jared i babcia przygotowali ucztę. Ale kto lepiej gotuje? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco.